Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Chief Coordinator for the Strategic Litigation at the Office of the Commissioner for Human Rights and expert in such phenomena as the so-called pathological streaming. But as we'll see in a moment, this term is more of a Polish phenomenon than yeah, okay. So zachęcam Państwa do udziału w dyskusji. Proszę podnosić rękę, będziemy podchodzić z mikrofonami. Ale na początku chciałbym zapytać, czy w Niemczech funkcjonuje taki termin jak patostreaming? W filmie widzimy wiele niepokojących zachowań. Tymczasem nie ma chyba zbiorczego terminu, który by je opisywał w przeciwieństwie do Polski. I would like to encourage you to take part in the discussion. Just raise your hand and we'll come to you with microphones. But first of all, I would like to start off with a short explanation. In the film, we see many disturbing behaviors streamed over the internet, but technically, in Germany, there is no term like pathological streaming, per se, which, on the contrary, functions in Poland. Is that correct? Yeah, that's correct. Maybe due to the fact that the phenomenon is maybe smaller, or there are less people doing it. It's not such a trend as it seems to be here. Still, the term is kind of an interesting expression, I think, because pathological streaming makes me wonder, like, who and what exactly is the pathological part of this? Is it the streamers? Is it the audience? Is it maybe the platform that creates the infrastructure for such streams? Or is it maybe a society that that rewards this kind of behavior and streaming and accepts it? So the term itself, I think, is worth discussion. Maybe we'll just use the other mic. Rzeczywiście termin patostreaming nie funkcjonuje w Niemczech, być może dlatego, że zjawisko, z jakim tutaj mamy do czynienia, jest dużo mniejsze w Niemczech niż w Polsce. Ale jest to na pewno interesujący termin, warty pochylenia się nad nim. Kiedy mamy do czynienia z tak mocną kategorią, warto zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę, do kogo można przypisać tę kategorię patologiczną? Czy do osób, które produkują treści, do streamerów, czy też może do osób, do widzów w internecie, którzy te treści odbierają, może do platform albo do całego społeczeństwa, które tego typu zachowanie nagradza. Indeed, we learned from YouTube representatives that patho-streaming, as we call it, so streaming, meaning showing in a real time the pathological content, and I can go into the definitions that we adopted. So the YouTube representative told us that, in fact, this is an endemic, so typical for Poland way of expression, so to say. I don't know whether all of the audience is aware what patho streaming is. I don't know whether I hope you don't know or you know, honestly. And please stop me if you want to say it. Rzeczywiście podczas naszych rozmów z przedstawicielami YouTube'a okazało się, że termin patho streaming jest terminem, który występuje tylko w Polsce. Nie wiem, czy Państwo dokładnie orientują się, jaka jest definicja patho streamingu. Jeżeli Państwo nie wiedzą, to nie wiem, czy cieszyć się, czy wręcz przeciwnie. Okay, so just briefly, patho streaming is the situation usually happening in one's home, private home, as we've seen on the movie, with one camera shooting what's happening there. And patho streamers in Poland came from the gamers environment, and the gamers at one point realized that the more controversial they get, the more viewers they gain. So initially they started drinking and beating themselves and of course swearing, but then they attract, for example, homeless people into their homes
and did funny stuff, of course, quote unquote, them, and then the violence was introduced. But as they proceeded with this, they noticed that the number of subscribers, number of followers, number of reactions gets higher. And what they did next is switched from YouTube to platforms which allow donations. So right now the tattoo streamers say, if you want me to punch my girlfriend, pay me 100 zlotys and I'll do it. If you want me to kick the chair off from under my mother, who is an alcoholic addict, I will do it for 180 zlotys. If you want me to burn my house, I will do it, and so on and so forth. And this is happening. And it's not only about the live stream, but it's also about the shots, so the very best of Pazo streaming, which are made by other people, not the streamers themselves, and which are placed then on YouTube and have millions of viewers. Gdybym miała pokrótce wyjaśnić, czym jest Pazo streaming, jest to zjawisko polegające na filmowaniu życia prywatnego, życia streamerów, użytkowników YouTube'a w ich własnych domach. Jest to zwykle robione przy pomocy jednej kamery. Pazo streaming narodził się ze środowiska graczy, którzy grają w gry online. Na początku te gry, sama rozgrywka była przedmiotem transmisji. Natomiast później to zjawisko ewoluowało i osoby udostępniające tego typu treści zorientowały się, że im bardziej te przekazy są kontrowersyjne, tym więcej widzów mają kanały tych osób. Na początku zaczęto dodawać takie elementy jak picie alkoholu, przeklinanie, następnie pojawiły się elementy przemocy. Wtedy Pazo streamerzy przerzucili się z YouTube'a na inne platformy umożliwiające przekazywanie datków za konkretne czynności. I tak na przykład za 100 zł Pazo streamer może zrzucić z krzesła swoją matkę alkoholiczkę albo za jeszcze większą kwotę podpalić swój dom. One thing that just crosses my mind is like, if I got you right, then a YouTube representative explained that term or invented that term, patho streaming, right? Is that correct? Pozwolę sobie tylko zapytać, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy to przedstawiciel YouTube'a wymyślił ten termin, przedstawiciele YouTube'a wymyślili termin patho streaming, czy nie? No, what the YouTube representative told us is that they don't have problem with patho streaming somewhere else, outside of Poland. So there is no issue of earning money, because earning money is very much attached to the streaming pathological content. Yeah? So there is no problem of people earning money out of pathological content outside of Poland as much as it is in Poland. And patho streaming is a term used, I don't know who invented it, but it was someone in Poland came up with this term a few years ago. We expect, because I represent the Commissioner for Human Rights, the National Human Rights Institution of Poland, and over 1 year ago we started a round table gathering approximately 30 experts on internet, on freedom of speech, on child safety and so on, police, prosecutors, journalists, psychologists, people from NGOs, and we didn't want to just stick to the patho streaming, because we thought it's just one way of it's only narrowed to streaming, so it's only one way of providing content to viewers. But we broadened the scope of our interest, and we called it patho content in the internet, patho treści. So it's not only about live streaming now, it's generally about what we've seen on your movie. So it's about the content that shouldn't be in the internet, but it is.
Nie, nie, ten termin nie został wymyślony przez przedstawicieli YouTube'a. To, co informacje, które przekazali nam pracownicy tej platformy, były takie, że ten problem zarabiania na patologicznych treściach poprzez transmisję wideo na YouTubie nie występuje w ogóle, albo na pewno w takim natężeniu w innych krajach, jak w Polsce. Nie wiem tak naprawdę, kto wymyślił ten termin. Wydaje mi się, że to była osoba w Polsce, osoba z Polski, ktoś z Polski, i ten termin narodził się najprawdopodobniej kilka lat temu. Reprezentuję Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i kilka lat temu rozpoczęliśmy pracę okrągłego stołu poświęcone patotreściom. I tutaj chciałam podkreślić, że rozszerzyliśmy działania naszego zespołu tylko z patostreamingu, czyli w tym przypadku zjawiska ograniczającego się do transmisji treści patologicznych, do patotreści w ogóle. Okrągły stół zrzesza ekspertów, ponad 30 czy 30 ekspertów z wielu bardzo grup. Są to policjanci, dziennikarze, psychologowie, organizacje pozarządowe. Można jeszcze jedno filmu? Okay. So, as for the film, right after the premiere at the Leipzig, the film sparked a really heated debate in the media and in the public in general, and the main accusation was that the film legitimizes and gives platform to such people in their homophobic, racist, anti-Semitic behaviors. Did you suspect such accusations, and how did you react to them? Kilka lat temu po premierze filmu, premiera filmu miała miejsce w tym roku. Bezpośrednio po premierze filmu na festiwalu w Lipsku w Niemczech rozpętała się burza zarówno w mediach, jak i w całej debacie publicznej. Twórcom filmu zarzucano, że przedstawiając bez komentarza, czy też w ogóle przedstawiając patostreamerów w filmie, de facto dają głos i legitymizują homofobiczne, rasistowskie i antysemickie zachowania. Czy spodziewali się panowie takich zarzutów? I jeżeli tak, to jak panowie na nie reagowali? Well, no, we definitely underestimated the explosive potential of our film. But yeah, I mean, it's right to ask that question. It's a dilemma. Like, if you tackle problematic issues in film, you have to ask yourself, am I inflaming the problem? Am I giving something problematic a platform? But in this specific case, I think the accusation is a bit funny, because we're portraying someone who has a platform way bigger than art documentaries in cinemas. So if you compare the numbers, it's like they don't need our platforms, rather that sort of we rather need their platform, unfortunately. And also an absurd observation, how that all happened. I mean, there was quite a shitstorm that hit us after the premiere, and of course it started in the social networks. And so, to me, it's kind of an obvious paradox that we're making a film about problematic communication on the internet, and it just takes two or three Twitter trolls, in a way, to really say nasty things about our film, to trigger a heated debate that actually helped us to become successful with the film. So it's sort of the same strange dynamic of provocative content, and people are really upset about it, makes something
successful. I mean, that's what you see in the film in a way, and then it happens to us. So yeah, it's a strange process that happened to us. Nie, w żadnym wypadku nie doceniliśmy skali tej debaty, która rozpoczęła się po premierze filmu, ale wydaje mi się, że zadawanie tego typu pytań jest na pewno słuszne, kiedy robi się film o tak poważnych problemach. Trzeba zastanowić się, czy rzeczywiście przypadkiem tworząc taki film, nie tworzymy przestrzeni do rozprzestrzeniania się negatywnych treści. W tym przypadku natomiast wydaje mi się, że to pytanie jest absurdalne albo śmieszne, ponieważ to my bardziej potrzebowaliśmy wsparcia i zasięgów patostreamerów, a nie oni nas. No, smutna prawda jest taka, że patostreamerzy ze swoimi treściami docierają do znacznie większych rzeszy widzów niż filmy dokumentalne, a już w szczególności filmy dokumentalne takie jak ten. To, co jest jeszcze śmieszne w tej całej sytuacji, a może nawet absurdalne, że ten film jest poświęcony problemom komunikacyjnym właśnie w internecie. Natomiast tych kilka wpisów w mediach społecznościowych pozwoliło nam odnieść sukces z tym filmem. Więc tutaj ta sama dynamika, którą poruszamy w filmie, przełożyła się później na dalszą drogę tego dokumentu. Would you see the behaviors as portrayed in the movie as the so-called pathological contents, or is that not enough in this Polish definition of the term? Czy treści, czy te zjawiska przedstawione w filmie w myśl tej polskiej definicji patostreamingu właśnie mogłyby być nazwane patotreściami, czy to jest trochę za mało? Well, we have to separate the illegal content, so something that can be persecuted by prosecutor's office or police, and harmful content, understood as something that is harmful to underage viewers, for example. And for sure, in my opinion, this would fulfill at least the definition of harmful content, which shouldn't be viewed by children, children understood as under 18, as their perception is much more sensitive, and they just follow the influencers. The people broadcasting are called influencers, and they're the modern celebrities to be followed. So yes, the answer is yes. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest oddzielenie dwóch kwestii. Oddzielenie treści, które są nielegalne, od treści, które są szkodliwe. Wydaje mi się, że zjawiska przedstawione w filmie można by przynajmniej nazwać treściami szkodliwymi, których nie powinny oglądać osoby poniżej 18 roku życia, ponieważ są dużo bardziej wrażliwe niż dorośli i wzorują się na tak zwanych influencerach, czyli współczesnych celebrities, osobach, które młodzież, oglądając w internecie, później naśladuje. Pablo, Andrzej, how did your journey with this film start, and how did you find your protagonists, and how did you persuade them to star in this film? Pablo, Andrzej, chciałem zapytać, jak rozpoczęły się prace nad tym filmem i w jaki sposób nawiązali panowie współpracę z influencerami, z patostreamerami, influencerami przedstawionymi w waszym dokumencie? We actually weren't really looking for them, like we didn't have the topic patho content or something.
but YouTube rather suggested a video to me, one of Mark's videos. And that is probably because I've been researching some right-wing extremist YouTubers before, and YouTube always wants you to suggest a video that is more entertaining, more extreme. So this is obviously connected. And the video that was suggested I found very interesting because there were a lot of contradictions, and then I sent it to Pablo to because I wanted to know what he thinks of it. Tak naprawdę nie, ten temat przyszedł nas sam. Nie szukaliśmy padostreamerów w internecie z myślą o zrobieniu o nich filmu. Kiedy przeglądałem YouTube'a, ta platforma, mechanizm, algorytm zaproponował mi, zasugerował kolejne wideo, które właśnie było filmem Maxa, przedstawionego w filmie. Najprawdopodobniej stało się tak dlatego, że wcześniej pracowałem nad treściami, szukałem filmów i oglądałem filmy skrajnie prawicowe. I mechanizm YouTube'a, algorytm YouTube'a jest zaprogramowany w ten sposób, aby sugerować treści coraz bardziej kontrowersyjne, aby nie stracić zainteresowania swoich użytkowników. To bardzo zainteresowało mnie wideo Maxa, ponieważ było pełne elementów, które zaprzeczały same sobie, i wtedy podesłałem ten film Pablo. Yeah, and what I thought in the beginning, what I was seeing, was just a regular teenager speaking in quite a strong Saxon dialect. He's like in jogging sportswear, like nothing fancy. And he just sits in front of his camera and tells about the raid, a police raid that had just happened in his apartment because he had reviewed an illegal knife that he could order legally on Amazon. And then the video goes on, and there's a sort of a room tour. He goes through his apartment, and you come by an award given out by YouTube for surpassing 100,000 subscribers. So that's the first moment where I think, oh, maybe it's not just a regular listen boy. And then it goes on, and on his shelf, they have like stickers with showing symbols like swastikas, for example. And next to it, anti-fascist stickers. So it just doesn't make sense what I see. And I wonder what is this shit? So I go on digging deeper through his channels. And yeah, what you see is actually kids running wild, brawling in town, getting drunk, humiliating each other, doing all the stupid stuff that probably kids all over the world do while growing up when parents aren't around. But the new thing, or the wild thing to me, was why would you film that voluntarily? Why would you then put it online? And how can it be that that someone becomes so successful with that kind of stuff that 300,000 kids follow him, become fans, donate money, send them stuff, fan mail, and so on and so on. So, yeah, I thought maybe this is the first youth movement that I just don't understand anymore. Maybe this is the sign I'm becoming old. But at least the question mark for us was big enough to go to Dresden and look for answers. And then convincing Max was really easy. And in a second we were shooting. Na początku, kiedy oglądałem filmy zamieszczone na kanale Maxa, wydawało mi się, że oglądam zwykłych nastolatków. W tym pierwszym wideo, które przesłał mi Andrzej, Max opowiadał o nalocie policji, który przed chwilą się wydarzył w jego mieszkaniu. Policja wpadła do mieszkania Maxa, ponieważ Max recenzował nielegalny nóż kupiony legalnie na Amazonie, nielegalny w Niemczech, takiego noża po prostu w Niemczech nie można legalnie posiadać.
Następnie w tym wideo Max prezentował widzom swoje mieszkanie, trochę tak jak w formule MTV Cribs, i pokazywał te elementy, o których wcześniej mówiłem. Najpierw pojawiła się w kadrze nagroda przyznana przez YouTube za przekroczenie poziomu 100 tysięcy osób śledzących dany kanał. I wtedy sobie zadałem pytanie, że właściwie zdałem sprawę z tego, że być może to nie jest zwykły nastolatek i to nie jest zwykłe wideo na YouTubie. Potem zaczęliśmy zagłębiać się jeszcze dalej i oglądać kolejne filmy zamieszczone przez Maxa. I tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, to był Max i jego przyjaciele, którzy chodząc po całym mieście poniżają się, piją alkohol, wyzywają się. I zacząłem myśleć o tym, jak to jest możliwe, że robiąc tego typu rzeczy można odnieść tak niesamowity sukces, bo Maxa śledzi ponad 300 tysięcy osób. To był chyba jeden z pierwszych znaków świadczących o tym, że chyba się starzeje i po prostu nie rozumiem już młodzieży. Natomiast przekonanie Maxa do tego, żeby wystąpił w filmie, było bardzo proste. Zdecydowaliśmy się pojechać do Drezna i rozpoczęliśmy zdjęcia. Witam serdecznie w Warszawie. Niezależnie od tej teorii na temat patostreamingu, to jest bardzo dobry dokument portretujący pokolenie. Myślę, że warto by pójść tym śladem, jeszcze więcej takich rzeczy zrobić. Moje pytanie jest takie, czy w tym filmie były jakieś inscenizowane, improwizowane sceny? Czy ta scena w Luna Parku na przykład była inscenizowana, czy improwizowana, reżyserowana? First of all, welcome to Warsaw. And irrespective of this theory about pathological streaming, I just wanted to say that it's a very good documentary. Congratulations. And I think it is a very good portrayal of a generation. And I think that more documentaries, more films like that should be made. And my question is whether there were any scenes that were, as to say, inspired by you. For example, the scene at the Oktoberfest with the brawl. Inspired? And directed. Directed by you, not just simply shot. Not spontaneous. Yeah, not spontaneous. Well, I mean, that exact scene, no, that was authentic. That was just how it happened. But what we generally do is initiate situations. Like we take a look at how are the lives of our protagonists and what kind of stuff is interesting to us. So when we know, for example, Max usually goes out for dinner with his girlfriend and we think this might be interesting for our film, then we'll ask him, hey, could you just set up a dinner with your girlfriend and we'll come along. But then we don't tell them what to say or how to behave, so we don't direct them in that way. But of course, we do create situations. Nie, scena w Luna Parku na Oktoberfest nie była reżyserowana, to wszystko się wydarzyło. Ale nasza metoda jest taka, że rzeczywiście pewne sytuacje staramy się zainicjować. Obserwujemy życie naszych bohaterów i no tutaj przykładem możemy podać Maxa. Max często chodzi, zabiera swoją dziewczynę na obiad i pewnego razu poprosiliśmy Maxa, żeby jeszcze raz zabrał ją na obiad i zaproponowaliśmy, że pójdziemy z nim.